To jest kwadrans na angielski, lekcja 97. Good morning, guys. Welcome to kwadrans na angielski. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co dalej będzie się działo w historii Ani i Szymona z wakacyjnego wyjazdu. Dziś będziemy kontynuowali naszą opowieść, także jeżeli ominęliście poprzedni odcinek, to teraz warto go nadrobić. Dajcie też znać, czy taka forma jest dla was miłą odmianą. Jak już wiecie, czasem lubimy poeksperymentować z formą. So, Ania, are you ready? I am ready. Let's begin. Previously on Simon and Ania's adventure. Finally, we are going on vacation. Yeah, it's great that we can travel freely again. Shimon, what's that red light blinking on the dashboard? Oh no, I forgot to fill up the car. You did what? What are we going to do now? We are on the highway and we've just passed the exit. Um, don't, don't worry. I'm sure there's a gas station near here. Uh oh. Great. What are we going to do now? Just relax, okay? Let's uh, check the sat nav and we'll walk to the nearest gas station. You're in luck. There's a gas station just over the hill. See, I told you. There's nothing to worry about. I'll grab the jerry can from the trunk and let's go. Fine. And now. But hill was steep. Yeah, I think we should exercise a bit more. Let's just go to the pump, and we'll discuss the exercising later. Sure, all right. How much gas can I put into a jerry can? I'm not sure. About ten dollars worth of gas. Let's try it. So, um, I'll take off the cap and put the nozzle in. Uh, can you hold it, Daniel? Sure. Um. I think it's a prepaid gas bump. Um, okay. So let's uh, swipe the card. Select 10. And let's fill it up. Done. Shimon, look. This guy looks like he's heading the same way. Maybe he can give us a ride? Good thinking. Go and ask him if he can give us a lift. się teraz wyrażeniami z tego dialogu, żeby nam pomóc w zrozumieniu. Po pierwsze, jak weszliśmy za nią na górę, jako osoby ćwiczące biernie, trochę tak, dysze, przed telewizorem. <ślad> przed telewizorem. Jak już słyszeliście w odcinku o sportach zimowych. <ślad> tak, to jak to się ładnie mówi, dyszeliśmy, tak? Byliśmy zziajani. Mm -hmm. Ledwo szliśmy. Ledwo co szliśmy. Po angielsku to wrzucę, bo to takie fajne słówko. E, mówi się panting. Panting. They were panting. They were panting. Great job, tak. To jaka taka ciekawostka. No dobrze. Ile tej benzyny zatankowaliśmy, Aniu, jak, jak powiedziałaś? Ten mm, dollars worth of gas. Beautiful. Ten dollars worth of gas. Can you repeat, please? Ten dollars worth of gas. Ten dollars worth of gas. Great. No dobrze, to rozbijmy to sobie. Ten dollars to nic skomplikowanego. A co to jest to worth of gas? Wartość. Great. Yes, it is. Worth, czyli że coś jest warte, tak? Ty, mój dom jest wart, nie wiem, tam, 5 milionów dolarów, nie? To my house is worth 5 million dollars. Um, ale tutaj w tym wyrażeniu to jest taki dość formalny zwrot jednak, że możemy zrobić 10 dolarów wartości benzyny. No to się tak nie przekłada. Mhm. Za 10 dolarów. Dokładnie tak. Natomiast wyrażenie jest takie no złożone bym powiedział. Równowartość 10 dolarów. O pięknie tak. Możemy tu zmieścić równowartość 10 dolarów, tak. Pamiętajcie, że możemy też to wymienić i jest podobne wyrażenie z czasem gdyby się kiedyś um, wam przydało tudzież gdybyście się zatknęli tak że coś jest za 5 minut czasu to też możemy się spotkać z taką konstrukcją okej okay. no i mała instrukcja tankowania co trzeba zrobić na stacji benzynowej jak już podjedziemy autem mm, najpierw ściągnąć ten otworzyć wlew wyśmie o Formalne słowo, great job, techniczne słowo. Otworzyć wlew, też bym tak to nazwa. Ja ci mówię, że my powinniśmy otworzyć teraz stację benzynową. <noise> z premium usługą. Ten korek do wlewu to będzie cap. 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 No i musimy go zdjąć, czyli jak będzie zdejmij, nie wiem, tak jak z ubraniem zrobiliśmy, czyli zdejmij korek. Take it off. Very nice. A korek? Uh, take the cap off. Good job. Take the cap off. Ewentualnie take off the cap. Nie, tutaj kolejność będzie obojętna. I co potem robimy, Aniu, na stacji benzynowej? Mamy już wlew otwarty. Dobra, to już koniec moich te technicznych umiejętności. Rzymon, <laughs> 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 jak się nazywa ten. Um, dysza? O, też bym tak powiedział. Tak? Tak, bym tak powiedział, tak. Jeżeli się mylimy, to skorygujcie nas, lubicie nas korygować i to jest okej, okay. my się uczymy w ten sposób, więc nie ma w ogóle problemów z tym. Także tak, bierzemy tę dyszę z pompy paliwowej, czy z dystrybutora, tak? Po angielsku ta dysza to będzie nozzle. 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 Super. I ja w dialogu poprosiłem, żeby Ania... Przytrzymała um, tę dyszę, no jak leci paliwo do kanistra. Czyli jak będzie, przytrzymaj dyszę, jakbyś powiedziała, Aniu. Hold the nozzle. Nice. Hold the nozzle. Well done. I nozzle to będą najróżniejszego rodzaju dysze. Tak, jeżeli coś przelewacie jakimś wężem, to bardzo często to będzie właśnie nozzle. All right. Zaraliśmy paliwo, tak. The tank is full. We're happy. Or the jerry can is full. So now it's time to pay. Now, this was a prepay pump. We could use our credit card. Uh, I term swipe the card. Can you repeat that? Swipe the card. Swipe the card. Swipe the card. Okay, what is that? Przeciągnij kartę. Wyśmienicie, tak jest. Przeciągnij kartę. Tak. To jest to, co nastolatki z kartami rodziców robią najlepiej. Uśu. Dobrze, że nasze dzieci jeszcze mają czas. Tak, to prawda. Nasze na razie zbliżeniowo się uczą. Tak. Już tak zostanie. Już tak zostanie. Także swipe the card, bo musimy ją przeciągnąć. Tak. Swipe ogólnie to jest coś wycierać. Swipe przeciągać. Right. I potem Ania zauważyła pewnego mężczyznę. Mhm. I Powiedziałam. No właśnie, powiedziała. Szymon, look. Szymon, look. Dobrze, w jakiej sytuacji użyjemy tego, look? Spójrz. Tak, to jest takie, spójrz. E, zwrócenie uwagi, tak? Spójrz, zobacz. I potem padło bardzo fajne wyrażenie. He's heading the same way. 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 Well done. Które oznacza, no właśnie, co to może oznaczać? Że jedzie w tę samą stronę? Co my w sensie, tam gdzie my chcemy dotrzeć? Excellent, excellent. Head, no to jest głowa, tak? Ale też kierować się, tak jak drive czy direct w zasadzie, tak? Kierować się w jakąś stronę. No i the same way będzie oznaczało właśnie w tą samą stronę, drogę, co my. A jak powiemy, że idzie w naszą stronę? Spróbujmy teraz zrobić takie zdanie, że on idzie w naszą stronę. He's heading our way. Nice. He is heading our way. Tak jest. Od we, our, naszą stronę. He's heading our way. Bravo. No i potem mieliśmy dwa wyrażenia na podwożenie kogoś. Pierwsze z nich to było. Give us, a ride. Give us a ride. Give us a ride. Give us a ride. Pięknie, czyli dać komuś Podbić, no. podwózkę. Tak jest. <grych> dać komuś podwózkę. Ale nie wiem, dlaczego mi podoba nie pasuje mi tutaj ten wyraz do prowadzenia auta. Bo ride bike, nie? W mm, sensie jeździć uwaga. na rowerze. Mm -hmm. To jest słuszna uwaga. No, chyba, że prosicie kogoś, żeby was podwiózł na rowerze. Na ramę. <laughs> Albo w koszyk. <laughs> Please sit in the basket. No, to są tylko takie żarty. Oczywiście. Wydaje mi się, że to jest związane z tym, że drive to jest się kierowcą. Mhm. Nie? A nie prosimy kogoś, żeby nam ktoś wypożyczył samochód. A, tylko? z prowadzenia okej, okay, no. No właśnie, tylko nas podwiózł. Dlatego. Give us a ride. To w ten sposób. Ale jest to fajna obserwacja. Good job. To jak zapytamy, czy mógłbyś mnie podwieźć? Mm, could you give me a ride? Well done. Could you give me a ride? Albo can you give me a ride? A drugi sposób to był give us a lift. Give us a lift. Give us a lift. Give us a lift. Us a lift. Tak jest. Lift znamy. Winda. Mieliśmy Lida. w odcinku chyba o hotelu. Tak, także czy nam znowuż podrzucisz, nie? Po polsku też mamy to wyrażenie jakoś do góry idące, że jakoś podrzucamy gdzieś. Mhm, tak. Nie? Też nie wiem dlaczego do góry, nie? A nie tak przerzucisz. To może właśnie jest, wiesz, może to jest kalka jakaś. Może. Z angielskiego. To też nie brzmi. Ale być może. Give somebody a lift. To też będzie kogoś podwieść. Alright. No i na koniec ja zareagowałem entuzjastycznie na pomysł Ani mówiąc good thinking. Good thinking. Good thinking. Good thinking. Good thinking. Which means like great idea. Amazing idea. Yeah? Good thinking. No, świetny pomysł. Świetny pomysł, tak? Ale dobrze pomyślałaś. W związku z naszą kondycją, to rzeczywiście lepiej, żeby nas ktoś podwiózł. All right guys, także przesłuchajcie dialogu raz jeszcze. Zobaczcie, czy tym razem zrozumieliście z niego więcej. That hill was steep. Yeah, I think we should exercise a bit more. Let's just go to the pump, and we'll discuss the exercising later. Sure. All right. How much gas can I put into a jerry can? I'm not sure. About ten dollars worth of gas. Let's try it. So, um, I'll take off the cap and put the nozzle in. Uh, can you hold it, Daniel? Sure. Um, I think it's a prepaid gas pump. Um. Okay. So let's uh, swipe the card, select 10, and let's fill it up. Done. Shimon, look, this guy looks like he's heading the same way. Maybe he can give us a ride? Right. Good thinking. Go and ask him if he can give us a lift. Dziś możemy Wam zadać aż trzy elementy pracy domowej. Po pierwsze, ułóżcie pytania do tej drugiej części historyjki. Tego rodzaju otwarte zadanie pokaże Wasze zrozumienie tekstu. Po drugie, ułóżcie streszczenie całości historyjki, używając wyrażeń z opowiadania. Jest to świetny sposób na budowanie własnych opowieści oraz na utrwalenie słownictwa. Po trzecie, zasugerujcie, co będzie działo się dalej. Na wasze sugestie czekamy na mailu kwadransmaupaszymon.edu.pl oraz na Facebooku i Instagramie. That's all for today. See you next week. Bye. Bye.